po bardzo krótkiej przerwie. Znów jesteśmy w Państwa domach. Debata kandydatów na prezydenta Szczecina na żywo w telewizji Pomerania, na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. To są informacje, które pewnie będę przypominać dziś kilkukrotnie. 16 listopada idziemy do urny, żeby wybrać radnych Rady Miasta, radnych sejmików województwa, ale także prezydenta Szczecina. Dziś pomagamy Państwu w dowiedzeniu się, co mają nam do zaproponowania, jakie są ich wizje i ich plany na rozwój Szczecina na kolejne 4 lata. Druga część naszego spotkania to będzie część bardzo interesująca. Tutaj na stole moim pojawiło się trochę więcej kartek i to wcale nie jest przypadkowe. 15 pytań jest na jednej z nich. Każdy z kandydatów będzie mieć do wyboru jeden numerek, od 1 do 15 właśnie, i 60 sekund na odpowiedzenie na właśnie pytanie, takie trochę losowe. Dodam tylko Państwu, że nasi kandydaci nie znali tych pytań wcześniej, a więc niektórzy mogą być trochę zaskoczeni. Taką mamy też nadzieję. Zaczniemy od pana Dawida Krystka, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo pana proszę o numer od 1 do 15. Sojusz Lewicy Demokratycznej startuje w tych wyborach z numerem 6, więc poproszę o pytanie numer 6. Ja myślę, że niektórzy będą mieli panu za złe, że wybrał pan ten numer. Stadion piłkarski w Szczecinie. Czy jest to realna potrzeba społeczna, czy gadżet wart miliony, którego utrzymanie będzie kosztować miasto zbyt wiele? 60 sekund, bardzo proszę. Po pierwsze, nie można kibiców okłamywać. Nie można obiecywać gruszek na Wierzbowej, bo dzisiaj Szczecina nie stać na to, żeby wydać 250, może 300 milionów na nowy stadion. Ale jeśli nasi parlamentarzyści, prezydent miasta, ten nowy, wywalczą środki w Ministerstwie Sportu, a przypomnę, że wszystkie miasta, które zbudowały nowe stadiony, mają dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Jeśli dofinansowanie na poziomie 50% z ministerstwa byłoby możliwe, budujemy nowy stadion na ulicy Twardowskiego. Grunty pozostałe sprzedajemy, mamy na wkład własny. Ale jeśli tych pieniędzy nie otrzymamy, stać nas tylko w przeciągu 4-6 lat na totalną, kapitalną modernizację tego stadionu. Jeśli ktoś mówi, że zbuduje nowy stadion w jedną kadencję, 3 nowe linie tramwajowe, jeszcze 5 lądowisk dla helikopterów, po prostu kłamuje wyborców. Budżet Szczecina nie jest z gumy. Prawie minuta minęła. Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Pan Krzysztof Soska, jak pan myśli, jaki numer wybrałby prezydent Piotr Pszyster, gdyby był obecny tutaj u nas w studiu? No bezpartyjni to lista numer 14, na dodatek ja startuję z Pomorzan też z numeru 14, więc oczywiście 14. Numer 14. Poprawa bezpieczeństwa w mieście, czyli jak zdefiniować rolę Straży Miejskiej w Szczecinie i czy miasto powinno nadal tak aktywnie dotować rozwój infrastruktury policyjnej? Proszę Państwa, no Straż Miejska oczywiście wzbudza kontrowersje, zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdzie nam zapłacić jakiś mandat, ale jednak ta służba jest potrzebna. Ja widzę to także z perspektywy oświaty, choćby bezpieczeństwa dzieci w szkołach i tej pracy, która jest prowadzona właśnie w tej przestrzeni. Straż Miejska, ale nie fotoradary, tych fotoradarów zresztą jest bardzo mało w naszym mieście. Wychodzenie do mieszkańców, dbałość o czystość i porządek w mieście, to są ich podstawowe funkcje. Natomiast to, że wspieramy komisariaty policji, żeby były cywilizowane, to myślę jest także element niezbędny do tego, aby trzymać pewne standardy przyzwoitości. W Szczecinie rzeczywiście udało się dzięki miejskim pieniądzom wyremontować cały szereg posterunków policji. Prawie minuta minęła. Teraz na ślepy los i na to, co mam przed sobą na kartce, zda się radna Małgorzata Jacyna-Witt. Numer od 1 do 15 z pominięciem 14 i 6, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo proszę. Strzał w dziesiątkę. Dziesiątka, proszę bardzo. Trochę standardowe te pytania Państwo wybieracie, a to są ciekawsze na liście z tego, co widzę. Aquapark w Szczecinie. Realna inwestycja czy pobożne życzenie? Czy jest szansa na realizację dotychczas forsowanej przez magistrat propozycji? Nie wiem, jaka jest propozycja forsowana przez magistrat poza kiełbasą wyborczą rzuconą raz na 4 lata tuż przed wyborami. Natomiast na pewno w tej chwili jedyne co realne to są 4 małe obiekty basenowe w 4 dzielnicach Szczecina, właśnie tworzące centra rekreacyjne przy okazji, tak abyśmy mieli blisko do takich obiektów, żeby one były takie dzielnicotwórcze, żeby była wygoda. Do tego są to koszty, które są możliwe do zrealizowania dla budżetu miasta. Jeden taki mały basen z tą częścią rodzinną kosztuje około 30 milionów złotych, więc przy 4 to jest 120 milionów złotych. W rozłożeniu na 4-5 lat mamy niewielkie pieniądze, a za niewielkie pieniądze fantastyczne 4 obiekty dla nas wszystkich, czyli dla dzieci, dla rodzin, dla osób starszych,
które na pewno lepiej będą czuły się na tego typu niewielkich obiektach niż na ogromnym, szczerze mówiąc, obiecanym tylko akwaparku. Prawie minuta również minęła, idealnie się Państwo mieścicie w tej części naszego spotkania telewizyjnego w czasie. Kolejny głos to pan Bohdan Ruszkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę o wybór numerka od 1 do 15. Poproszę pytanie numer 13. Numer 13. Domy pomocy społecznej w Szczecinie. Na miejsce w nich czeka się długimi miesiącami. Jak to zmienić, gdzie budować i skąd wziąć na to pieniądze? Szanowni Państwo, znamy historię Domu Pomocy Społecznej, który ma być otworzony w budynku dawnego Szpitala Miejskiego przy ulicy Wyzwolenia. Priorytetem miasta powinien być Dom Pomocy Społecznej dla osób ze schorzeniami somatycznymi. Natomiast obecnie urzędujący prezydent miasta w tak niefortunny sposób zawarł umowę z kościołem, że siostry Boromeuszki będą tam opiekowały się przede wszystkim osobami ze schorzeniami psychicznymi, które też wymagają opieki, dla których też potrzebny jest dom, ale kolejka jest zdecydowanie krótsza i miasto niestety popełniło zasadniczy błąd, nie zabezpieczając sobie tego, aby tam był dom dla osób ze schorzeniami somatycznymi. Głośno ten gong rozbrzmiał, minuta minęła, bardzo dziękujemy za tę opinię. A teraz poproszę o wybór numerka od 1 do 15, już z wyłączeniem kilku, które padły, pana Artura Szałabawkę, Prawo i Sprawiedliwość. No to zaryzykuję, no i niech ktoś weźmie ten numer 1, ja go wezmę, numer poproszę. Transport i komunikacja zbiorowa w Szczecinie. Jak wygląda obecnie i co należałoby jeszcze poprawić? I czy wrażenie niektórych mieszkańców, że ostatnie lata to przerost inwestycji prorowerowych kosztem komfortu kierowców samochodów, to słuszna opinia. No to co się panu udało chyba trafić? Szanowni Państwo, zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o komunikację w mieście w przyszłości. To, co widzimy przez ostatnie 4 lata, to jest niestety ograniczanie ruchu w mieście, nie dając nic w zamian. Jest ograniczony bardzo mocno ruch w mieście samochodów osobowych i miejsc parkingowych. Coraz więcej miejsc zakazów zatrzymywania się i jest to sytuacja zła, bo możemy mówić o tym, że chcielibyśmy jak najwięcej ścieżek rowerowych, jak najwięcej rowerów w mieście, ale porównywać się do miast szwajcarskich, do miast duńskich i holenderskich, to ja mówię tak, uspokoimy ruch w mieście, uspokoimy zrównoważony poprzez tylko, możemy zamknąć nawet całe Śródmieście w przyszłości, ale pierw niech dochód krajowy brutto w Polsce, w Szczecinie, w mieście, które się w tej chwili rozwija, będzie taki sam, jak jest w Szwajcarii, bo do tej pory jesteśmy miastem na dorobku i nie możemy blokować miasta. Przepraszam, Minuta minęła. Skoro była mowa o transporcie, to my jedziemy dalej. Pan Łukasz Tyszler, Platforma Obywatelska. Kolejne pytanie. Proszę wybrać numer od 1 do 15. Numer 7. Numer 7. Klimat dla biznesu w Szczecinie. Czy firmy zewnętrzne są odpowiednio zachęcane do tego, by lokować tu swoje inwestycje? Zdecydowanie nie są zachęcane. Klimat, w ogóle klimat dla biznesu, jak widać przez ostatnie 4 lata, bo one pokazują najlepiej w praktyce, co się udało zrobić, a czego nie. I tutaj cały rozwój gospodarczy, ale też rozwój małych i średnich przedsiębiorstw niestety nie jest dumą Szczecina. To, o czym w drugiej części tego pytania była mowa, to jest kwestia pozyskiwania inwestorów. Mamy strefy ekonomiczne i żal bardzo, że jedynie zarząd województwa jest w stanie ściągać i sprowadzać do Szczecina takie firmy jak Telejar czy Bilfinger. Trzeba by było i zdecydowanie zrobię to, jeżeli Państwo powierzycie mi Urząd Prezydenta Miasta Szczecina, stworzyć, zresztą na wzór wielu innych miast, takie grupy, które będą specyficznie ukierunkowane na pozyskiwanie inwestorów, grupy takich przechwytujące, które będą wyszukiwały w Polsce, ale też za granicą firmy, które potencjalnie mogą inwestować w Szczecinie, a mamy świetne położenie geograficzne i na pewno możemy to wykorzystać i będą ściągały, opiekowały się tymi inwestorami od A do Z. Gong rozbrzmiał.
Ostatnie losowane pytanie, ostatnie pytanie w tej części naszego spotkania w telewizji Pomerania. Pan Przemysław Urbański, bardzo proszę. Wygrajmy Szczecin to lista 13, więc ja chciałem numer 13, chociaż jest już... Już został zabrany. No może 12 w takim razie, sąsiednią. Proszę bardzo. Współpraca na linii Warszawa-Szczecin. Czy rząd pamięta o Szczecinie i czy Szczecin odpowiednio się rządowi przypomina? Szczecin jest niestety traktowany, jak już wiele osób zauważyło, także w prasie ogólnopolskiej, dość po macoszemu niestety. Pomimo tego, że mamy jakąś reprezentację w parlamencie tutaj ze Szczecina, nie jesteśmy... No, moim zdaniem powinniśmy się czuć w jakimś stopniu zapomniani, ale jest to też wina naszego samorządu, że niedostatecznie mocno dobija się po prostu do drzwi parlamentu, niedostatecznie mocno walczy o swoje. Tutaj doskonałym przykładem jest wywalczenie zniżki, jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste nieruchomości w strefach portowych. I Gdańsk i Gdynia uzyskały tutaj 0,3% podatku, a Szczecin od paru lat ma tutaj 3%. I jest to przykład, jak inni gospodarze miast, jak inni włodarze miast mogą zabiegać o swoje, a jednak nam się to nie udaje. Jest to temat, który był podnoszony przez ostatnie dwie kadencje, 8 lat i nie znalazł swojego finału. Bardzo dziękujemy za tą opinię. 15 pytań miałem na kartce, 7 zostało zadanych, 8 jeszcze zostało. Niestety nie będziemy mieć okazji, żeby dziś ich zadać, ale jestem przekonany, że w kampanii wyborczej również te tematy, które dzisiaj tutaj na głos nie padły, również będą na pewno poruszane. Niemniej jednak dobrnęliśmy do końca drugiej części naszej prezydenckiej debaty na żywo w telewizji Pomerania i na żywo w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Teraz zaprosimy Państwa na krótką przerwę, na głębszy oddech i za 2 minuty wracamy.